Witam serdecznie, Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam do czytania tygodniowego od 30 maja do 5 czerwca. Sprawdzimy energię na ten czas, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Moi kochani, przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli tylko macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytanie roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł, w tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję czytania partnerskie, tygodniowe, miesięczne, roczne oraz rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość i rytuały separacyjne. Jeżeli macie ochotę na piękną bransoletkę z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku, zapraszam do działu Karty Społeczność na moim kanale. Tam znajdziecie ofertę ze zdjęciami, opisami. Każdy kamień ma swoje właściwości, więc warto dobrać odpowiedni dla siebie. Wówczas działa on jak osobisty amulet. Zaczynamy czytanie tygodniowe, 30 maj, 5 czerwca, bliźnięta. Co dla bliźniąt w tym czasie? Kochani, generalnie tydzień pod znakiem zadowolenia, spełnienia. Jakieś Wasze marzenie ma szansę się spełnić w tym tygodniu, gdyż mamy dziewiątkę kielichów i kartę gwiazdy. Spełnienie marzeń, może jakiś wodnik jest w Waszym otoczeniu. Tutaj jest generalnie satysfakcja z podjętych kroków, podjętych decyzji. No i ruszenie do przodu, tak? Tutaj macie szansę, kochani, jeżeli były jakiekolwiek problemy wcześniej, na podjęcie właśnie słusznej jednej decyzji. Karta kochanków też mówi o wyborze, o ruszeniu do przodu. No i też macie jakiegoś króla kielichów, który Wam się przygląda. To jest osoba, która ukrywa swoje prawdziwe uczucia, ale tymi uczuciami Was darzy, jest gdzieś w otoczeniu, no i zastanawia się nad zrobieniem kroku, tak? W uczuciach pewnego rodzaju stagnacja, przeczekanie, tak jakby spojrzenie na relacje z innej perspektywy, zastanawiacie się, czy warto w to zainwestować, tak? Tutaj też będzie wybór pomiędzy dwiema osobami. Co Was może zasmucić? Piątka mieczy, zobaczcie. Albo jest trójkąt miłosny, który się pojawił i jest decyzja pomiędzy dwiema osobami, albo to Wy dokonujecie tej decyzji, tak, tego wyboru. To też może dotyczyć się pracy, że ktoś Wam podkłada kłody pod nogi, ktoś jest nieuczciwy, nieszczery, nie fair, ktoś może knuć za Waszymi plecami, uważajcie na tego typu osoby. I tutaj w pracy też mamy jakieś nowe zlecenie, nowe możliwości, ktoś wyjdzie z jakąś nową propozycją i tu macie też sukces, kochani. Rysuje się duży sukces, dlatego też mogą pojawić się osoby zawistne, które najzwyczajniej w świecie będą Wam zazdrościły tych sukcesów, tak? Jeżeli na przykład dostaniecie awans, podwyżkę, ta osoba też Wam może gdzieś tam za uszami po prostu no nieładnie o Was opowiadać, z tego względu, że no, ja tu widzę sukcesy u Was, zadowolenie, satysfakcję, spełnienie marzeń, ale komuś się to zwyczajnie w świecie nie spodoba, tak? No są takie osoby, czasami nic nie poradzimy, nie wejdziemy w skórę każdej osoby, tak? Niektórzy mają to we krwi. Jeżeli chodzi, kochani, o zdrowie, piątka pentakli. No, piątka pentakli to są problemy z jelitami i otrzewną, więc, kochani, zwróćcie uwagę, przyjmujcie probiotyki, zróbcie sobie badania, warto to wszystko sprawdzić, tak? No, czytanie nie jest dla każdego, ale mówię, tutaj, jeżeli jest takie przesłanie od kart, ja muszę o tym powiedzieć. Życzę Wam udanego tygodnia, kochani, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Spójrzmy na wagi w tym tygodniu. Wagi, wagi. Co tam u Was? Wagi, moje kochane. Tutaj małżeństwo będzie bardzo ważne w tym tygodniu. Stały związek, stabilizacja, ruszenie do przodu. Jeżeli mieszkacie razem, macie dzieci, to tutaj będziecie dbać o Was. Gdzieś może jakiś wyjazd zaplanujecie, tak? Wspólne spędzenie czasu, bo tutaj mamy wyjazdy, zastanawianie się nad podróżą, tak? Gdzieś, żeby po prostu razem spędzić czas. Jeżeli jesteście w związkach nieformalnych, możecie pomyśleć o wspólnym zamieszkaniu, albo już mogą paść rozmowy na temat ślubu, na temat planowania w przyszłości rodziny. W pracy zobaczcie, karta wieży. Coś jest nieuchronnego, coś nagle runie. To może być na przykład utrata pracy, wypowiedzenie złożone Wam, albo też Wy złożycie wypowiedzenie w pracy, tak? Co Was może zasmucić? Brak jakiegoś konkretnego ruchu. Jeżeli były plany związane z pracą, z przemieszczaniem, to, kochani, będziecie się zastanawiać, co dalej zrobić.
ktoś Wam mógł wbić sztylet w plecy na zasadzie właśnie wypowiedzenia, tak? Albo po prostu, no coś z tą pracą jest nie tak. No i tu jest podjęcie decyzji też w tej dwójce pentakli. Będziecie wybierać pomiędzy na przykład inną pracą. Może to być praca też w innym kraju, tak? Jakaś związana z wyjazdami. I sprawiedliwość mówi o tym, że koniec jakiejś karmy, coś tutaj się kończy. Może też być tak, że po prostu macie sprawy urzędowe, prawne, też wszystko trzeba będzie wyjaśnić. Jeśli chodzi o tę pracę, to po prostu, kochani, czasami jest tak, że coś się burzy, przywierzy, niespodziewanie, ale to jest nowy początek później, tak? Jeżeli coś było niestabilnego, niesolidnego, ktoś Was nie doceniał, no wieża pokazuje, że to musi runąć. To jest taka warowna budowla, która gdzieś tam, mimo wszystko, po tym jak się zawali, to na fundamentach budujemy coś nowego. No zobaczcie, to po prostu musiało runąć, tak? To było niestabilne, no być może też jakieś Wasze przekonania, może w tej pracy nie czuliście się pewni. No i trzeba było o tym wszystkim pierdyknąć, żeby ruszyć do przodu. Także czasem takie rzeczy muszą się zdarzyć, żebyśmy zaczęli coś od nowa. Jeśli chodzi o zdrowie, dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów to odwodnienie i uzależnienia, także na to też należałoby w tym tygodniu zwrócić uwagę. Natomiast widzę, że kochani, Wy sobie z tym wszystkim poradzicie. Ktoś też może mieć problemy z serduszkiem, z krążeniem, zwróćcie na to uwagę. Zróbcie sobie też konkretne badania, kochani, no bo wiadomo, że tak jak z samochodem, tak i ze zdrowiem trzeba robić przegląd, tak? Trzeba się po prostu tutaj nastawić na to, że to zdrowie jest najważniejsze i po prostu zadbać o siebie. Zapraszam Was do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. I na koniec wodniki, co tam dla Was w tym tygodniu. Wodniki, tu jest świętowanie, jakiś sukces, ruszenie do przodu, mam wrażenie, że chodzi o pracę, tak? Tu podpiszecie jakąś umowę, tu jest dobra atmosfera, impreza firmowa, jakiś wyjazd służbowy, może być jakiś wyjazd integracyjny w tym tygodniu, będziecie się dobrze bawić, zintegrujecie się, zobaczcie, że macie fajne osoby wokół. No i tutaj jest faktycznie jakieś spędzenie miłe czasu, generalnie podpisanie umowy, tak? Jeżeli z jakimś z przeszłości tęsknicie, mówię o relacjach partnerskich, to tutaj jest karta sądu, to jest przebaczenie, oczyszczenie atmosfery. Sąd też mówi o takich najwyższych uczuciach, że to wszystko zaczyna wzrastać, że być może ktoś tutaj przebudzi się do życia, zrozumie, że ta miłość była dla niego najważniejsza, być może zawalczycie o kogoś, bo tu jest dużo myślenia na ten temat, na temat tej osoby. Może macie rybę, raka, skorpiona, bo tutaj tak wody dużo czuję, natomiast Wy się gdzieś tam przyglądaliście temu wszystkiemu, może napiszecie do tej osoby po prostu przez internet, tak? Nie wiem, wyślecie SMS-a, wiadomość na WhatsAppie, Messengerze, tutaj będzie kontakt z tą osobą, być może właśnie spotkanie pod koniec tygodnia. Może gdzieś razem na weekend wyjedziecie. Ja widzę, że Wy chcecie się z kimś pojednać, że Wam kogoś brakuje i tutaj planujecie się z tą osobą spotkać, także ja trzymam za Was kciuki, kochani, bo lepiej zawalczyć o kogoś, niż po prostu czekać biernie i zastanawiać się w przyszłości nad tym, dlaczego ja nie zrobiłam kroku, dlaczego tutaj się nie odważyłam, nie odważyłam, tak? Jeżeli chodzi o zdrowie, dziewiątka buław. Dziewiątka buław, kochani, to opony mózgowe, choroby mózgu. No wiadomo, karta nie ma dobrego przesłania, natomiast to nie jest czytanie dla wszystkich, ono jest ogólne. Także mówię, czasami jak wychodzicie z basenów, kochani, no to wycierajcie uszy, bo znam taki przypadek dziewczyny właśnie, że była za granicą i gdzieś tam dostała zapalenia właśnie opon mózgowych, ale ona twierdziła, że to było przez przewianie. Nie wiem, jak to wygląda, czasami, kochani, różne są sytuacje, także no mówię, jeżeli karta coś takiego pokazuje, ostrzega, no to warto zwrócić uwagę, przebadać się albo po prostu być ostrożniejszym, tak? Tutaj macie w ogóle ładny tydzień, tak? Także uczuciowo też fajnie. Jeżeli jesteście w stałych związkach, a były jakieś konflikty, kłótnie, to też będzie pojednanie, pogodzenie. Ale fajnie, bo w ogóle taki zabawowy, fajny tydzień, jakaś impreza, świętowanie, może gdzieś jedziecie na czyjeś wesele. Także też będzie tutaj dużo zabawy, dużo śmiechu, potańcówki, super. Zapraszam Was, kochani, do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Życzę wspaniałego tygodnia, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.